Siemaneczko, dzisiaj sobie będziemy kontynuować przygodę z saszetkami z Chelsea. Tak jak tutaj widzicie, mamy na tle dwie największe nasze gwiazdy, które udało nam się do tej pory trafić. Są to karty Vortex i mamy tutaj Baba, Jaro i Morisa. Także zostało jeszcze nam troszkę saszetek. Dzisiaj sobie myślę, otworzymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem saszetek z boxa Champions League. Do otwarcia jeszcze nam troszeczkę później zostanie, no ale żeby nie tracić czasu, zobaczymy, co nam się trafi z tych ośmiu jakże fajnych na pewno saszetkach. Bardzo mi się podobają karty z Futury, z tych starszych edycji, i naprawdę można je dosyć tanio dostać w Anglii, bo w Polsce są właściwie niedostępne, tylko na kanale Patryk Real Madrid z opakami możecie się dogadać. Oni takimi saszetkami dysponują, na pewno wam mogą odsprzedać. No i co? I my lecimy. W tle niedługo, jak zakończymy sobie tą edycję, bo nie chcę za bardzo rzucać, będziemy sobie otwierać boksy z... Mamy tutaj, tak jak wam prezentowałem, boksa z Leeds. Jeszcze jest całkowicie zamknięty. I z Arsenalu, także to będziemy sobie jakieś pojedyneczki robić, może jakieś meczyki, walczyki. Dzisiaj jeszcze 8 saszetek. No i co my tutaj mamy? Mamy The Squad, to jest Roberto Di Matteo, coś mi się kojarzy, że tą kartkę mam. Mamy tutaj kartę numer 73, to nie wiem czy mam, o tego nie kojarzę, Soxa 69. Mamy hotshot, ale zwykłego Jody Morisa. I mamy kartę wypukłą, Cutting Edge i też Gianfranco Zola. I prawdopodobnie tej karty także nie mam. Także byłoby super, gdyby się okazało faktycznie, że nie mamy tej karteczki. Mamy Hirosa, mamy The Squad. Znowu Zola mamy. To jest karta numer 24. Mamy Baba Jaro na karcie Cutting Edge, ale na karcie zwykłej. O, mamy Starsa i to jest Dan Petrescu. Tego chyba nie mamy. Mamy czempiona Roberto Di Matteo, której też karteczki chyba raczej nie mam. I mamy Hirosa Johnny Bumstead. Także całkiem na razie fajnie. Nie narzekam. Naprawdę podobają mi się te saszetki. Fajnie się to otwiera. Z dołu poszło i mamy kolejną, mamy Clementa, Neil Clement na karcie numer 16, mamy Cutting Edge Cole, o hotshot zwykły tego Petrescu, tego nie mamy, mamy The Squad Baba Jaro znowu i mamy tym razem Kikina Roberta Di Matteo. Kolejna saszetka. Zobaczymy tym razem, jak nam się tutaj uda coś trafić. Nie ukrywam, że byłoby miło Vortexa trafić. Albo hotshota srebrnego, chromowego. The Squad X. Tutaj mamy Petrescu, ale tej karty też raczej nie mam. O, mamy Petrescu na karcie wypukłej, całkiem fajnie. Mamy Vialiego, tej karty nie mam na pewno. I mamy zwykłego Tore Underflo na karcie hotshot, także bardzo... Bardzo sympatyczna saszetka. Mam nadzieję, że karty te podstawowe, te tak zwane 99 kart w secie, które jest, uda mi się zebrać z tego jednego boksa. No a na resztę karty będziemy już potem jakoś polować, chyba nie wiem, czy kolejne boksy, czy luźne saszetki. Zobaczymy, jak to będzie. Poet. O, Gianluco Vialli. Poet zwykły. Mamy Hirosa, Gravesa. I mamy oraz kolejny kartę, tą zwaną Portrait. Także bez Vortexa tym razem się odbyło i bez hotshota chromowego. Niestety. Dobra, jedziemy dalej. Co my tutaj mamy? No. Wychodź moja droga. O, mamy. Udało się. Fajnie. I to jest Roberto Di Matteo. Sprawdzimy tylko, czy to nie jest czasem powtórka. Nie. To nie jest powtórka. Czego ja nagrywam? Także jest hotshot. Jest Nichols. Oraz to nie wiem.
On the Flow na karcie, jeszcze dodatkowo karcie wypuklej. No zobacz, jeszcze Hero's Droid. No świetna saszetka, naprawdę genialna. Chromowe mi się bardzo podobają. Zaraz sobie ją tutaj wygrupujemy w odpowiednie to. Niebieskie. Bo te zbieramy jako karty specjalne. Cieszy mnie, że to nie jest powtórka. Super, naprawdę super. No i mamy, zostały nam dwie saszetki z Chelsea. Jedziemy. Zobaczymy, co tym razem. I mamy Cassie Radziego. Tej karty też raczej nie mam. Hirosa, Hodla. Mamy Soxa na karcie zwykłej hotshot. Mamy na hotshotcie zwykłym Liberii. I mamy Deskładę Sali. No, także też zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I ostatnia saszetka tym razem. O, to jest powtórka. Dzianukowiali na powtórce. Denis Wise, kapitan. To jest, tego nie mam. Czempionsa mamy. Mamy kartę wypukłą Ferrera. Tego chyba też nie mamy. I mamy Les Saxo, mamy na karcie Kikin. Także tu mamy kartę wypukłą. Ona jest, ale ona jest, tak, to jest karta specjalna. Tu mamy drugą kartę wypukłą. Tu mamy hotshota. Mamy następną kartę wypukłą. I kolejna. Także jak na 8 saszetek wydaje mi się, że całkiem niezły wynik, żeśmy uszczelili. Dostaliśmy kolejnego chroma tak zwanego na hotshotcie i dostaliśmy cutting edge wypukłych. Też troszeczkę mamy Baba Yaro, mamy Andre Flo, mamy Ferrera, mamy Cole i mamy Petrescu. Także serdeczne dzięki za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.